Na naszej planecie występują niezwykłe obszary, które obecnie nazywane są strefami anomalnymi. Świat naukowy niechętnie je akceptuje, choć stara się je wyjaśnić z punktu widzenia współczesnej nauki. Ale kiedy pierwsze zdjęcia krateru Patton zostały pokazane na jednej z konferencji naukowych, wszyscy zebrani nabrali wody w usta, a zjawiska w kraterze Patton okryto milczeniem. Nad jasnozieloną tajgą stoi ponura szara z płaskim szczytem góra. Wygląda to tak, jakby ktoś noszą odciął jej wierzchołek. Dominuje nad lokalnym krajobrazem i przyciąga wzrok z każdego punktu, z którego jest widoczny. Według wstępnych oszacowań sama budowa podobnej wielkości góry wymagałaby co najmniej 500 000 ton kamieni. Aby zbadać krater Patton, Komsomolska Japrawda oraz Syberyjski Oddział Rosyjskiej Akademii Nauk zorganizował ekspedycję w tajgę Syberii Wschodniej. Naukowcy i dziennikarze udali się do jednego z najbardziej tajemniczych miejsc na Ziemi. Witam serdecznie wszystkich widzów kanału Tajemity. W dzisiejszym odcinku odwiedzimy tajgę wschodniej Syberii, gdzie znajduje się coś, co zostało nazwane przez starożytnych Jakutów gniazdem ognistego orła. Biorąc pod uwagę język naturalny w nazewnictwie niezrozumiałych zjawisk, miejsc i rzeczy, mamy już na samym początku ciekawą informację o tym dziwnym miejscu. Gniazdo, czyli rodzaj siedziby, miejsce przebywania oraz ognistego orła, który badaczom różnych niezrozumiałych zjawisk może nasuwać skojarzenia z latającym obiektem posiadającym coś w rodzaju skrzydeł z napędem odrzutowym lub jakimś innym. Kiedy ekipa ekspedycyjna przeprowadziła badania, już pierwsze ich wyniki były dla wszystkich zaskoczeniem. Radioaktywne tło krateru było 2 razy wyższe niż w pobliżu. Nie ma na to jeszcze żadnych wyjaśnień. Ponadto krater jest wciąż żywy. Coś niezrozumiałego od wewnątrz powoduje, że albo się obniża, albo wznosi. Nie wiadomo, co powoduje ten ruch krateru. Zostało to potwierdzone przez eksperyment, w którym wykorzystano spektroskopię akustyczną. Za pomocą mikrofonu wkopanego w dno krateru można było stwierdzić, że między płaszczyznami, z których składa się ta anomalia, znajdują się ogromne puste przestrzenie. Stąd skały wyrzucone z głębi Ziemi nie miały jeszcze czasu na zagęszczenie się pod własnym ciężarem, co stanowi jeden z dowodów na młodość tego krateru. Krater Patton słynie jeszcze z innych zagadek, choćby z pogranicza zjawisk paranormalnych. Jedną z nich jest zniknięcie całej osady Jakutów, których 4 pokolenia stale żyły w pobliżu gniazda ognistego orła. Jak się okazało, a co zostało udokumentowane przez specjalistów z wyprawy, wszyscy umarli nie swoją śmiercią, jak to określają tamtejsi mieszkańcy, co oznacza rodzaj śmierci niespotykany u Jakutów. Domy Jakutów były puste. Uczestnicy ekspedycji odnosili wrażenie, że Jakuci opuścili osadę kilka miesięcy temu i bardzo się spieszyli. Zabawki, ubrania, topory i inne cenne rzeczy w tajdze były rozrzucone po wymarłej osadzie i wokół niej. Sam krater jest dość osobliwy. Na tle zielonej tajgi wygląda jak wzniesiona z kamieni piramida z membraną. Został on odkryty przez geologa Wadima Kołpakowa. Miało to miejsce podczas tworzenia mapy geologicznej ZSRR w 1949 roku. Jak mówi ów geolog: kiedy po raz pierwszy zobaczyłem ten krater, pomyślałem, że straciłem rozum z gorąca. Z daleka wyglądał jak gigantyczny szyb kopalniany. Pomyślałem sobie, skąd wzięli się tutaj ludzie. Jest to głuchy i niedostępny region tajgi, a obozów pracy NKWD w okolicy nie było. Akurat to wiedziałem z całą pewnością. Druga myśl, jaka mi przyszła do głowy, to artefakt archeologiczny. Ale miejscowi Ewenkowie i Jakuci
z całym moim szacunkiem dla nich, nie są starożytnymi Egipcjanami. Nie mogą budować kamiennych piramid. To dla nich zadanie niewykonalne. Od razu zacząłem myśleć o tajemniczych Hiperborejczykach, którzy w starożytnych czasach stworzyli potężną, rozwiniętą technologicznie cywilizację. Jakuci i Ewenkowie ze względu na częste tajemnicze ich zaginięcia nie lubią i nie chcą chodzić do krateru Patum. W sporej odległości od niego da się już wyczuć jakiś rodzaj napięcia i zmiany w samopoczuciu. Ateista i sceptyk Kołpakow przez kilka lat próbował zorganizować ekspedycję naukową do krateru. Ale wszystkie organizacje geologiczne wschodniej Syberii w tym czasie aktywnie poszukiwały uranu do produkcji bomb atomowych. Nie było ani pieniędzy, ani ludzi do badania anomalii odkrytej przez Kołpakowa. Kto wie, może to i lepiej jak na tamte czasy. Pierwsza wyprawa do krateru odbyła się dopiero w 2004 roku. Już w drodze do krateru dały o sobie znać dziwne zdarzenia. Szef wyprawy, irkucki geolog, czołowy badacz w Instytucie Geochemii SBRAS, Jewgenij Worobiew, stanął nagle. Głęboko sapnął i upadł na szlaku wiodącym do krateru. Nie pomogło ani sztuczne oddychanie, ani masaż serca. Gdy ciało zostało wyciągnięte z tajgi, poddano je autopsji. Wynik jej był poniekąd zaskakujący. Nagły, rozległy udar serca. Losowa, absurdalna śmierć, czy też ogniste gniazdo orła wybrało kolejną swoją ofiarę. Pierwsze kolorowe zdjęcia krateru Patum wywołały w świecie naukowym burzę. Wybuchło wiele teorii powstania anomalii. Od tajnych kopalń i gułagów do spontanicznej eksplozji jądrowej rud uranu w głębi Ziemi. Ta druga hipoteza cieszyła się większym powodzeniem, gdyż była wzmocniona przez legendy jakuckie o złym miejscu. Natomiast zarejestrowane podczas ekspedycji zwiększone tło promieniowania krateru mogłoby w rzeczywistości zniszczyć całe życie w jego pobliżu. Ale wszystkie wersje były spekulatywne. Aby przejść od teorii do praktyki, potrzebne były dodatkowe dane. Dlatego teraz Komsomolskaja Prawda z udziałem pierwszego kanału telewizyjnego zorganizowała i sfinansowała nową wyprawę do krateru Patum. Zebranie naukowców, którzy chcieliby zbadać anomalię tajgi, było dosyć łatwe, pomimo wszystkich ponurych legend otaczających górę. Nawet nagła śmierć lidera wyprawy z 2005 roku nikogo nie przeraziła. Postanowiono jednak nie kusić losu i szykująca się kolejna wyprawa miała trzech doświadczonych w terenie naukowców, którzy mogli prowadzić ekspedycje naukowe, dwóch lekarzy nauk geologicznych i mineralogicznych, Wiktor Antipin z Instytutu Geochemii Oddziału Syberyjskiego Rosyjskiej Akademii Nauk i Aleksander Dmitriew, profesor Irkuckiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego oraz doktor nauk fizycznych i matematycznych Siergiej Jazew, dyrektor Irkuckiego Obserwatorium Astronomicznego. Oficjalnie lider nie był wybrany, a decyzje spoczywały na barkach owych trzech panów. Wyprawa Patumski krater strukturalnie obejmowała aż trzy grupy naukowe, z których każda miała własne zadanie. Konieczne było zbadanie próbek skał na kraterze, wykonanie analiz gleby i powietrza, wycięcie drzew w obszarze anomalii i próba zrozumienia na kilka sposobów, co znajduje się pod kraterem na dużej głębokości. W sumie wyprawa składała się z 9 naukowców i 3 dziennikarzy, w tym jeden z telewizji. Kiedy wynajęto śmigłowiec Mi-8T do przewiezienia w pobliżu krateru sprzętu i pokazano pilotom zdjęcia krateru z trasą, piloci stwierdzili, że latają od dłuższego czasu nad tajgą, ale nikt z nich żadnego krateru nie widział, a już z pewnością nie tego, który jest na zdjęciach. Ale śmigłowiec odbył lot ze sprzętem. Dziwna sprawa, kiedy śmigłowiec dowoził kolejnych członków wyprawy, zauważono, że faktycznie krater z wysokości wygląda jak gniazdo orła z 40-metrowej średnicy jajem w środku.
Kiedy ekspedycja dotarła w pobliżu krateru Patom, miejscowa ludność ostrzegła ich o dziwnych zjawiskach, jakie miały tutaj miejsce. Mówiono o jednym z jakutów, który wybrał się na polowanie i zginął. Jego obgryzione szczątki znaleziono nad strumieniem w pobliżu krateru. Początkowo mówiono, że zagryzł go niedźwiedź, ale o tej porze roku jest pełno zwierzyny w tajdze i niedźwiedzie nie atakują z głodu ludzi. Po jakimś czasie ponownie zginął jeden z jakutów. Nóż i pistolet znaleziono na trupie tuż przy kraterze Patom. Milicja wszczęła śledztwo, ale nie znaleziono mordercy. Potem zniknęła cała rodzina myśliwych. Rozpłynęli się jak kamfora, pozostawiając po sobie cały swój dobytek, jakby opuszczony w pośpiechu. Kiedy jeden myśliwy, przebywając w pobliżu krateru, zastrzelił się, miejscowa ludność zaczęła określać krater Patom jako miejsce niebezpieczne, które trzeba omijać, gdyż ludzie, którzy w jego pobliżu przebywają, znikają lub zostają w tajemniczy sposób pozbawieni życia. Ostatni wypadek tajemniczej śmierci miał miejsce rok przed przybyciem ekspedycji, kiedy to jeden z myśliwych oprawiał upolowane jelenie. Wstał nagle jak zahipnotyzowany, patrząc się w kierunku krateru. Potem wyciągnął pistolet, włożył lufę do ust i się zastrzelił. Mrocznie to wszystko wygląda i daje do myślenia, iż prawdopodobnie zmieniające się natężenie pola magnetycznego wokół krateru ma jakiś wpływ na postępowanie przebywających tam ludzi. Tuż przy samym kraterze nikt już nie mieszkał. Opuszczone chaty jakutów sprawiały wrażenie, jakby coś tutaj kiedyś się wydarzyło. Kiedy zaczęto badania, porzucono teorię o złożach uranu, gdyż ich tam nie było. Co bardzo zdziwiło specjalistów, geologów, gdyż niskie promieniowanie nadal było odczytywane przez urządzenia. Szef wyprawy na podstawie badań zewnętrznego kręgu kamieni krateru określił go na jakieś 100 lat. Brano już teraz pod uwagę dwie możliwości jego powstania – wulkaniczną i meteorytową. Od razu zaczęto krater Patom wiązać z upadkiem meteorytu w Tunguskiej. Z przypuszczalnego miejsca upadku meteorytu w Tunguskiej do krateru Patom w linii prostej jest tylko 700 km. W przypadku ognistych kul lecących z prędkością do 70 km na sekundę jest to tylko dodatkowe od 10 do 15 sekund lotu. Może krater Patom jest nieodnalezionym dotąd kraterem meteorytu Tunguska? Szacowanie wieku jest takie samo. Stan wyjątkowy na rzece Podkamienna Jatunguska miał miejsce w 1908 roku, 100 lat temu bez 2 lat. A to zbiega się z szacunkiem wieku krateru Patom, który został obliczony przez geologów ekspedycji. Jednak ta wersja upadła po przebadaniu przekrojów skarłowaciałych modrzewi. Syberyjski Instytut Fizjologii Roślin i Biologii określił wiek drzew na 170 do 230 lat, więc krater nie ma więcej niż 230 lat. Teraz, znając wiek krateru, ekspedycja zabrała się za poważne badania pod przewodnictwem profesora Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Irkucku, doktora nauk geologicznych i mineralogicznych Aleksandra Dmitriewa. Przebadano większą część krateru za pomocą magnetometru protonowego. Wynik był zaskakujący. Jak powiedział profesor Dmitriew, badanie magnetyczne za pomocą magnetometru protonowego to najłatwiejszy i najszybszy sposób określenia złóż rudy żelaza. Jeśli pod ziemią znajdują się osady, np. żelaza lub innych ferromagnetyków, wówczas siła pola magnetycznego gwałtownie wzrasta. To bardzo szczęśliwy fakt, że krater Patom znajduje się na obszarze, gdzie praktycznie nie ma rud żelaza. Jednak pole magnetyczne na kraterze jest wyższe niż w jego sąsiedztwie. Oznacza to, że pod nim naprawdę leży coś o wysokiej zawartości żelaza lub na przykład tytanu. Po gruntownej całodziennej analizie wyników profesor Dmitriew powiedział na zebraniu ekspedycji: nie wiem, czy to meteoryt, czy statek kosmiczny, ale na pewno jest coś pod kraterem. Coś o nienormalnie wysokiej zawartości żelaza lub innych ferromagnetyków.
Przetwarzanie danych magnetometrycznych wykazało, że to coś leży na głębokości od 100 do 150 metrów i zmienia pole magnetyczne do tego stopnia, że urządzenia wyczuwają zmiany w obszarze dwukrotnie większym niż krater. To było niesamowite. Poruszający się krater skrywał na głębokości od 100 do 150 metrów coś, co emitowało pole magnetyczne na dwukrotnie większym obszarze niż sam krater. To mogłoby wyjaśnić dziwne zachowanie miejscowej ludności przy dłuższym wpływie tego promieniowania magnetycznego na żywe organizmy. Ekipa badaczy odkryła jeszcze na głębokości 1 metra spore zasoby wodne w kraterze. Zdecydowano, że następna ekspedycja będzie wyposażona w sprzęt do odwiertów. Stwierdzono, że na Ziemi nie ma tak twardego materiału, żeby wbić się na głębokość 150 metrów pod ziemię i z pewnością to, co leży głęboko w kraterze, jest jakimś gościem z kosmosu. Bardzo złożony meteoryt lub statek kosmiczny obcej cywilizacji, co potwierdziły badania za pomocą magnetometru protonowego. Koordynator naukowy wyprawy Siergiej Jazew przypuszcza, że mogło w tym wypadku dojść do zderzenia się Ziemi z fragmentem gwiazdy. Wersja na pierwszy rzut oka fantastyczna, ale mowa jest tutaj o fragmencie gwiazdy neutronowej o gęstości miliardów kilogramów na centymetr sześcienny. Takie obiekty są od dawna znane astrofizykom. Może jej kawałek zderzył się z Ziemią? Można wyjaśnić w ten sposób powstanie krateru Patton. Astronomowie twierdzą, że we wszechświecie są gwiazdy, które są bardziej gęste niż gwiazdy neutronowe. To kwarki. Jeśli kawałek takiej gwiazdy uderzy w Ziemię z dużą prędkością gdzieś na Oceanie Spokojnym lub u wybrzeży Chile, to może najnormalniej w świecie przejść przez całą planetę i wylecieć właśnie w okolicach Bodaibo w regionie Irkucka. Kanał przebity wewnątrz Ziemi w naturalny sposób jest zalewany magmą. W tym przypadku krater podobny do Pattonskiego powinien istnieć na dnie Pacyfiku. Ta wersja tylko na pierwszy rzut oka wydaje się fantastyczna. Bowiem kiedy meteoryt zderza się z naszą planetą, fale sejsmiczne rozchodzą się w kręgach od punktu uderzenia, podobnie jak kamień rzucony do wody i wytworzone w ten sposób fale. Jednak 22 października 1993 roku stacje sejsmiczne w Indiach, Australii, Boliwii i Turcji zanotowały bardzo nietypowe trzęsienie Ziemi. Jego punkt skupienia nie był w sumie punktem, lecz linią penetrującą glob. Trzęsienie Ziemi zaczęło się na jednej z wysp u wybrzeży Antarktydy, poszło w głąb Ziemi i wyszło na terenie Indii w 26 sekund. Można wnioskować, że coś wbiło się i przeleciało przez nasz glob. Kolejne zdarzenie miało miejsce miesiąc później, 24 listopada. To był już drugi podobny stan wyjątkowy. Trzęsienie Ziemi zostało po raz pierwszy zarejestrowane w pobliżu Australii, gdzie był punkt jego skupienia. Linia penetrująca glob poszła pod Ziemię i przebiła ją na powierzchni u wybrzeży Antarktydy na Oceanie Spokojnym. Jak dotąd naukowcy mają jedno wyjaśnienie tego zjawiska. Ziemia została zbombardowana przez mini-meteoryty kwarkowe. Obiekty wielkości drobiny kurzu, które z łatwością przebiły naszą planetę, która znalazła się na ich drodze. Teoria ta trwała i rozwijała się aż do gruntownych i bardzo dokładnych badań geologicznych, które dowodziły, że pod kraterem Patton leży bardzo silny magnetycznie obiekt cylindryczny mierzący około 16 metrów długości. Tak więc nie mógł być to kwark wielkości drobiny kurzu. Udowodniono to za pomocą matematycznego modelowania powstania krateru. Zdecydowanie wiadomo już, że obiekt jest cylindryczny i ma u podstawy około 3 metry. Obiekt uderzając w Ziemię nie wybuchł. Nie wiadomo, co powoduje, iż krater jest wciąż żywy, czyli podnosi się i opada cyklicznie. Tajemnicy tutaj dodaje jeszcze fakt przebadania słoi wyciętych modrzewi. Widać na nich gwałtowny wzrost od 1842 roku, który trwał przez 40 lat.
Warto tutaj przypomnieć, iż gwałtowny skok wzrostu drzew występuje razem z nagłą poprawą odżywiania mineralnego albo gdy las jest przerzedzony, a pozostałe drzewa otrzymują więcej światła słonecznego. Jest mało prawdopodobne, aby duża ilość jakiegoś nawozu pojawiła się w tym czasie w tajce. Jednak jest pewne, że załamanie się rozrostu modrzewi miało miejsce. Co w takim razie spowodowało to załamanie? Można się domyślić, kiedy weźmie się pod uwagę to, iż po katastrofie w Czarnobylu z powodu emisji promieniowania wzrósł gwałtownie wzrost drzew. Cokolwiek spoczywa na głębokości 100 metrów czeka na kolejną ekspedycję, która być może zachowując należyte środki ostrożności, wydobędzie cylindryczny obiekt z krateru Patton. Problem w tym, czy się o tym dowiemy, gdyż wszystko wskazuje na to, że temat może zostać zamknięty przed opinią publiczną i przeniesiony do strefy działań w zakresie wojska. Potem może być tak jak ze złotym pociągiem. Badania georadarem wskazywały na to, że coś w tunelu sobie stoi, co potwierdzały też anomalie magnetyczne i co potwierdzono na szczeblu rządowym, a po miesięcznej obecności wojska, które zamknęło teren, stwierdzono, że nic w tunelach nie ma. Sprzęt robił złe pomiary i coś takiego jak złoty pociąg może być tylko próbą zwrócenia na siebie uwagi przez poszukiwaczy skarbów.